All right. Gotta be another one of them shimmery things around here. No, przynajmniej teraz możemy się trochę znowu wczuć w klimat przed Crashem Bandicootem, bo jednak to jest era przed C.B. Co wiadomo, jest przesłanką, że to jest przed Crashem Bandicootem. To nawet Faficzek wyjaśniał w sekcji komentarzy. Ja to sobie oczywiście, jak to ja lubiłem powiedzieć po prostu, że to jest przed naszą erą, no bo jednak wiecie, trochę takie czasy przed naszą erą, nie? Ale to by sugerowało, że czasy Crasha dzieją się w naszej erze, więc też trochę byłoby to bez sensu. Tak więc no. Nie no, fajna muzyczka tu leci. Tamtej skrzynki w ogóle zdobyć nie mogę. Jest jakiś w ogóle sposób na zdobycie jej? Ja nie widziałem tutaj beczki z TNT, więc nie wiem. Więc chyba na razie sobie darujemy tą jedną skrzynkę. Będziemy o niej później pamiętać. Pod warunkiem, że nie zginę. I cały level od zera. W sumie to nawet dobrze, może znajdę patent, jak zdobyć tamtą skrzynkę. W ogóle ten poziom mi bardzo przypomina Gexa 2. I właśnie czasy te jaskiniowców. Jakoś tak mi się skojarzyło. Brakuje jeszcze tej muzyki charakterystycznej do Gexa 2. O, przynajmniej tam jeszcze skrzynki skasowałem. To nie jest w sumie taki długi poziom. 317 to wydaje mi się, że to jest całkiem krótki poziom. Może to będzie jeden z tych lepszych poziomów, które uda nam się, no nie wiem, lepiej zaliczyć. Coś takiego. Przynajmniej już znalazłem patent, jak tamtą skrzynkę zniszczyć, więc jest progres. Jest poggers. O, teraz się zniszczyła. Super. Ale słodki dinuś sobie tutaj siedzi. Ojoj. Ale słodziak. O, mamy ukryty klejnot. Heh. Przynajmniej gdzieś udało nam się zdobyć ten ukryty klejnot. Ale jakim kosztem? Takim, że zginąłem. I muszę wszystko od zera zaczynać. Dobra, jesteśmy na miejscu zbrodni. I jedna rzecz mnie zastanawia. Może to trzeba właśnie tak zrobić. A w sumie 300 IQ. Dwie śmierci, więc może kurde, jak dobrze pójdzie, to może utrzymamy ten wynik. I w końcu jakiś poziom rasa porządnie zrobimy. O, po co to w ogóle beczka TNT? A, dobra, już wiem, widzę dlaczego.
Okej, okay, czyli możemy teraz zrobić coś takiego, że wskoczymy na główkę jednego z dinusiów i rzucimy beczką TNT właśnie w tamtą stronę. O, dokładnie tak. No, trochę takie dinusie to są, no nie ukrywajmy tego. Śmiercionośne bomble. Tam nic nie ma. I teraz mamy 86 na 317. Uwaga. Ty, ale tutaj fajny wodospad jest zrobiony. Ty, ładnie tu ogarnęli. I ta pajęczyna tam z lianą. Tak jakby to miała być, wiecie, taka sekcja dla Crasha zrobiona specjalnie, albo dla Coco. Która została wycięta. Kto wie, może tak było. Ja tam nie kwestionuję w pomysły twórców. Ale wygląda to całkiem wpyte. Mówię o tym, nie? Jakby co tutaj. O, ładnie przeskoczyliśmy tego ziomka. Tam mamy TNT. W sensie tu beczkę z TNT z ogromną ścianą, którą możemy sobie właśnie w taki łatwy sposób zniszczyć. O-o. Kurde! Dobra, wiem przynajmniej jaki klejnot będę mógł poza anteną zrobić, czyli to jest klejnot na 3 śmierci. Dzisiaj w ogóle coś nie mam szczęścia do tych klejnotów. Okej, okay. Całkiem w porządku idzie, całkiem spoczko jest, teraz byleby nie spaść, staraj się nie ginąć co 2 sekundy, a będzie dobrze. Myk, myk, myk. O, dokładnie, tak do góry, tak dokładnie do góry. O, już tutaj mamy powrót do domu. No, jesteśmy teraz w tej sekwencji. Ta, to jest ta sekwencja, gdzie tutaj była z boku taśma retrospekcyjna. Ale my już na szczęście mamy ją zdobytą, tak więc ona nas nie interesuje. Pyk. Pyk. Kurde. Przynajmniej mamy klejnot jeden.
Dobra, zróbmy rundę bonusową, przynajmniej dostaniemy trochę więcej klejnotów. Ona jest teraz trudniejsza, widzę. O kurde, co tu mamy? Ty, tego się nie spodziewałem, że coś takiego garną. Patrz, tu trzeba znowu się rund bonusowych uczyć na pamięć. Kto by pomyślał? Oj. Tutaj dałem dupy. Poczekajcie sekundkę. Dobra, dawaj. Dawaj. O. Dokładnie. Kurde, nie tak. Mogłem od razu tam Mogłem tam od razu podskoczyć, no. Dokładnie tak to mogłem zrobić, a nie. O, to jest 300 IQ. To było 300 IQ teraz z mojej strony. Tylko teraz pytanie, jak ja się tam dostanę. Chyba czegoś tutaj nie przewidziałem. Ha! Widzicie? Można nawet trzeba. 210 na 317. To nam będzie jeszcze trochę brakować. Chyba. Dobra. Tutaj sekwencja jeszcze w miarę normalna, poza tym nitro. Kurde, ucieczka przed tym dinusiem jest tak samo przerażająca, jak na początku była. Bez żadnych tutaj zmian. A, to jeszcze nie jest koniec poziomu. Dobra, bo już się przestraszyłem, że tu już koniec będzie. Coś tutaj mamy? Nie, nic nie mamy. Tutaj taka trollolo sekcja była. Żeby trochę nas trollować. Kurde, czemu on nie trafił w skrzynkę? O, dokładnie tak. 10 śmierci. Przynajmniej to jest lepszy wynik niż 20. Serio, gdybym miał 20 razy znowu zginąć, to dopiero byłby przypał fest. Kurde, ale ci twórcy to mają nasrane trochę w bani, żeby tyle nitro dawać. Nie wiem, to jest jakiś fetysz do tej skrzynki, czy co? Za dużo tego nitro. Według mnie. Mmm.
Wy się cieszcie, że ja rajduję właśnie w taki, a nie w inny sposób, że ja tutaj właśnie nie odpalam się jak przegryw albo z dupy. Bo gdybym ja miał się tak odpalić, to zaraz ten pad by latał, kurde, po pokoju. A ja staram się zachować swoisty spokój. Wierzcie mi, to, że ja tutaj, nie wiem, pod nosem co tam coś odburknę czy coś, to nie oznacza, że jestem jakoś super zdenerwowany. I na samej końcówce poziomu zginąłem, szkurde. Dobrze. O to chodziło. Przy okazji sobie nadrobię żyćko. Jednej skrzynki gdzieś zabrakło. Jednej, kurde, skrzynki. Ech. Dobra, wiem przynajmniej, co będę miał do nadrobienia tutaj. Ukryty klejnot mam zdobyty, mam klejnot za łumpasy zdobyty, klejnot za skrzynki oraz za trzy śmierci. No to sobie mogę poza anteną zrobić, nie ma problemu. Ten poziom chociaż nam lepiej poszedł. I to o wiele lepiej niż poprzednie dwa poziomy. Hatfuna, nie? Dobra. Jak to wygląda? 181 na 228. Mamy 42% już gry. To jest dobry wynik. To jest super wynik. I tutaj mamy poziom Tauny i Cortexa. Prosto z mostu. Lecimy z koksem. To już będzie czwarty poziom. Na 9. Tak. Potem zostaną nam tylko te retrospekcyjne poziomy. Easy. Ooh, must have left my jacket in the Bermuda Quadrangle. W czworokącie bermudzkim. What the fuck? Nie ogarniam tego kompletnie. Ale okej. Tam widzę, że jedną skrzynkę już nie uda mi się zniszczyć. Ale teraz się tutaj jedną udało zniszczyć. Więc już wiem, że będę musiał wrócić po jedną skrzynkę tutaj. O, tutaj są naelektryzowane te. Nie no, tutaj powiem szczerze, całkiem spoko poszło. No może poza tym. Bo to słabo poszło, ale reszta to... Kurde! Reszta całkiem w pytę poszła. Trochę szkoda życia, no ale...
To poszło całkiem teraz dobrze. I to by poszło jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że zginąłem. No i w taki oto sposób jako Tauna pomogliśmy Crashowi przejść przez tą ścianę Nitr. I tutaj mamy malutką zmianę, że tutaj mamy dwa TNT po boku. Ty tam pal gumę Cortex. O, teraz jeszcze trudniejsza wersja tej rundy bonusowej. Gdzie tutaj mamy... A nie, w sumie nie taka trudna. Wydawała się, że będzie trudniejsza. Dobra. To dobrze było przemyślane. Tak samo jak to. Teraz tylko zrobić tak, 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 dokładnie. I tam pozostałe nitra chyba są już z tego. Tam pozostałe nitro normalnie były w bonusie, czyli po prostu będziemy musieli detonatorem nitro wszystko zniszczyć. I teraz chyba większość Wumpasów zbierzemy właśnie przez rajd z Polarem. Tak mi się wydaje. Oczywiście musi być poziom przepełniony tymi nitrozniakami. Już nawet wiem, ile skrzynek pominąłem, tak więc spoko. Wiem, że potem będę musiał wrócić do tego poziomu, zdaję sobie z tego sprawę. Nikt nie musi mi o tym przypominać na każdym kroku. Ale w sumie ten poziom się poza tymi sekcjami, że gramy tutaj inną postacią, to się tak jakby niczym nie zmienił. Może poza tymi takimi bardziej ekskluzywnymi ścieżkami. Tak to wszystko jest to samo, co było wcześniej. Nic szczególnego. No i inne położenie skrzynek. Czemu ja ciągle w to drzewo muszę wpadać? Cortex to jest taki psycho, że ja się naprawdę serio boję, co on tutaj jeszcze będzie odpierdzielać. Zrzuca te kry lodowe, kurde, to wszystko. Ten człowiek po prostu, o ile go człowiekiem można nazwać... Niby można, bo jest człowiekiem, ale no... Zachowuje się to jak totalny psycho i... Okej. To, że on jest naukowcem, to jest jedno, ale no kurde, z drugiej strony, żeby naukowca był aż takim psycholem. Nie przesadzajmy. Cortex po prostu to jest taki cwaniak, nie? To jest dosłownie taki cwaniaczek. Myśli, że mu wszystko wolno, że pozjadał wszystkie zrozumy, a tak naprawdę... Rozumy, nie zrozumy, a tak naprawdę to jest taki głupi jak but trochę. No, niedużo nam brakowało, żebyśmy, kurde, zdobyli klejnot za owoce Wampa. Prosto z mostu. No, kolejny beznadziejny poziom. W sensie, kolejny w beznadziejny sposób przyszliśmy ten poziom, to chciałem powiedzieć. Jezus Maria, ale mi się język plącze. Dobra, to teraz robimy sobie pokłady cierpliwości.
To jest poziom, który przechodziliśmy w demku sobie, jak pamiętacie. Crash Bandicoot 4 demko. To jest właśnie poziom demo, który... Jeden z trzech to był, pamiętam. Więc jestem ciekaw, jak nam tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć wszystko, bo nie ręczę za siebie. Ciekaw jestem, gdzie jest ukryty tutaj klejnot.